dobry, dzień dobry. Co się tutaj dzieje? Co się tutaj wyrabia? Ja jestem jeszcze w Poznaniu. Dzisiaj mamy poranek. Jak widzicie, właśnie się szykuję. Świeżo zrobiłam make-up. A teraz kręcę włosy. Do podglądu w mojej mini kamerce przenośnej. Do vlogowania. I słuchajcie, będzie się działo. Tak dawno nie miałam nowego intro. I teraz to, jak już zresztą wiecie, bo już widzieliście to intro, jest zainspirowane, można powiedzieć, moim wcześniejszym intrem, tym z proszkami, które na maksa mi się podobało, które kocham do dziś. Wiecie, czasami jest taka rzecz, że mimo upływającego czasu wracacie do czegoś po długiej przerwie i to nadal jest piękne. I właśnie tak jest z tym konkretnie obrazkiem. I teraz chcę zrobić coś innego. Przez to, że moja nowa książka jest o tajnikach paznokci, chcę teraz zrobić takie wrażenie, że jestem obrzucana lakierami. Właśnie kolorowymi lakierami. Oczywiście w kolorach tęczy, jakże mogłoby być inaczej. A że jestem magiczną wróżką, że we mnie jest ta moc, to z abstryknięciem tych palców będę w Warszawie. A jak? Niewiele się zmieniło. Oprócz tego, że włosy są już utrwalone i piękne i zbieram już ostatnie rzeczy. Słuchajcie, kilka ładnych dni przygotowań, eksperymentów, czym mnie tu obrzucać, żeby było bezpiecznie. Ale co? Zabieramy sprzęt. Trzeba wszystko okleić, zabezpieczyć, bo będziemy bardzo, bardzo brudzić. A ja już wiem z doświadczenia po tamtym intro proszkowym, że muszę sobie na pewno czymś zatkać porządnie uszy, żeby potem przez 2 tygodnie nie czyścić ich z koloru. Będzie dużo brudu, więc dużo czyszczenia. A tutaj mamy przygotowane, słuchajcie, jak pod zabójstwo, całość folią. Na taśmie było robione. Wszystko. Aś, na taśmie, o Jezu. Ojejku, ona ma imię, ona jest smoczkiem. Chłopaki ustawiają. Jedna kamera, mamy jedną, drugą z boku. No i tu takie wielkie światło, ogromne, ogromne. Tutaj takie wielkie drugie, a tutaj jeszcze taką kontrę, która robi mi głowę. Chłopaki są po prostu tacy. Chłopaki, no dziewczyny też. Dziewczyny. Mam najlepszą załogę. A tak to wygląda z tej strony. Proszę bardzo, proszę bardzo. Takimi kamerami, nie to robimy. Takimi to się. A to wszystko słychać. Takimi to się filmy nawet robi. Takie proprodukcje. Także jestem dumna, że też mogę coś swojego, takiego bardziej stałego, wyjątkowego, też tak właśnie zrobić. Staram się. A ja nie wiem, czy ja wam mówiłam, jaka jest koncepcja, jako że tajniki paznokci są moją książką i to jest w ogóle dla mnie temat numer jeden, to... Co, Wojtek? Masz moją walizkę? Bardzo dobrze. A ja mówię, jaka jest koncepcja, że lakiery do paznokci, no i że jestem oblewana właśnie lakierami do paznokci. Właśnie o to chodzi. Tylko, że nie będę, wiadomo, nie? Oczy by mi... co by mi się stało z oczami, Wojtek? By mi... piekłyby. Wyglądałoby to efektownie raz. Wyglądałoby to, tak, raz ja bym wyglądała efektownie, tak. O tak. A chcemy, żebym wyglądała efektownie każdego innego dnia swojego życia także, więc musimy troszkę oszukać i nie będą to prawdziwe lakiery do paznokci, ale zrobimy tak, żeby tak to wyglądało. Prawda? Tak, taki jest pomysł. Sexy. Kim Kardashian tak nosi ostatnio, więc w ogóle my tylko wszystko robimy. Zabezpieczenie w uszka. Wyglądam tak, zbieramy się i czas na montaż, czyli co najmniej kilkanaście dni roboty. Ale będę meldowa. Potem vlog jest całościowy. W ogóle to jest tak, że zawsze widzicie efekt końcowy i albo on się wam podoba bardzo, trochę, albo mniej, ale ta droga, żeby dany film powstał, dana rzecz w ogóle powstała, dany projekt, który sobie taki człowiek z internetu zakłada, to bywa też wiele
kłód, można powiedzieć, ale też możliwości, po prostu jesteśmy tylko ludźmi i wiele rzeczy się dzieje też tak, jakbyśmy w ogóle nie chcieli, żeby było i w ogóle nie jest to zgodne z naszym planem. I chciałam wam otwarcie też o tym powiedzieć, że z tym intro nie idzie tak, jak zgodnie z planem sobie wszystko zakładałam. Dlatego, że okazuje się, że mam za mało czasu na wszystkie projekty, które na siebie wrzuciłam i coś musiałam odsunąć. W tym samym czasie książka, w tym samym czasie przygotowanie do Halloween i robienie Halloween i intro. I wiedziałam, że jedną z tych rzeczy muszę przesunąć. A książki nie chciałam, bo było to największe wydarzenie. Ponad pół roku bardzo intensywnej pracy. Dodatkowy etat do i tak półtora etatu, które normalnie pracuję cały czas, można powiedzieć. I Halloween nie przełożę, bo ma konkretną datę, ale intro mogłam przełożyć. I tak jak marzyłam, żeby pod koniec września już było gotowe, tak nie mogło być gotowe, bo im krótszy jest film, im ważniejszy jest film, tym dłużej się go robi. Żebyście mieli świadomość, zawsze musi powstać co najmniej kilka, czasami kilkanaście wersji takiego intra, żeby zdecydować się na taką, która jest ostateczna. I w tym wypadku zajęło to, sumując montaż, myślę, że około tygodnia, ale nikt nie ma takiego komfortu, żeby sobie usiąść i tydzień sobie grzebać, tylko zawsze jest to tutaj pół dnia, tam jeden dzień, potem znowu pół dnia po jakimś czasie i tak w kółko. Ale cieszę się, że... Znaczy, lubię swoje podejście, powiedzcie, jakie wy macie, bo ja nie jestem z tych, która wypuści rzecz, byle była, bo jest już zrobiona i jest okej. Tylko jeśli ja nie jestem zadowolona, to po prostu tego nie ma i tego nie widzicie. Albo nie widzicie to, nie widzicie nigdy te rzeczy w wersjach, które są tylko w porządku, tylko muszą być zawsze, muszę być w pełni zadowolona i takie jest moje podejście do rzeczy, które robię. Niezależnie gdzie, co i jak, zawsze musi być wszystko dopracowane i nie ma takiej możliwości, że jest po łebkach, no. Tylko właśnie, nie widzi się tych wersji roboczych, albo się ich w ogóle nie widzi. Nie wie, że one były. A chciałam wam powiedzieć tak zwyczajnie po ludzku, że takie rzeczy też są. No dobra, słuchajcie, to teraz przenosimy się w dzień premiery, czyli w dzień publikacji ulubieńców, czyli pierwszego filmu z nowym intro. I co? To jest ten moment. Mm-hmm. Jak się z tym czujesz? Bardzo dobrze. Bardzo dobrze? Oczywiście. Ja to zawsze tak... pełna emocji. Tylko tyle potrafię powiedzieć. Dobra. Przełączamy i włączamy film na publiczny i zobaczymy, co tu się będzie działo. Ach, 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 44 wyświetlenia. Prawie 400 kciuków w górę, jeden w dół. Kto to? Przyznać się. Słuchajcie, magia YouTube'a, prawda? I co? I mamy już pierwsze komentarze. A! I podoba wam się? Podoba wam się? Ach, jakie piękne zmiany, intro jest super. Taka nowa wersja wcześniej z tym pyłkiem. Tak, tak, właśnie o to chodziło, o to chodziło. Żeby zrobić nową interpretację. Intro jest nieziemskie. O, dziękuję, kto ze Snapa? Tak! Serducho dla tych ze Snapa. Przewijam na początek cały czas. I o to chodzi. Słuchajcie, to jest najlepszy komentarz. Gdybym wiedziała, że to premiera, to nie odpalałabym filmiku ubrana w takie łachy. Jeszcze ten komentarz. Kurde, czy wy wiecie, jaką wy jesteście inspiracją dla mnie i jak w ogóle chce się po prostu wszystko robić, kiedy ma się takich widzów najlepszych?